studiu Radia 5, Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy. Zaledwie tydzień po premierze na deskach sceny białostockiej, także suwalscy widzowie będą mogli zobaczyć przedstawienie teatru dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Obława. Bardzo się cieszymy, że dobrze rozwija się współpraca między Suwalskim Ośrodkiem Kultury a Teatrem Dramatycznym imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Teatr ten podejmuje tematykę historyczną lokalną. W zeszłym roku była premiera spektaklu Popiełuszko, a w tym roku Obława. Przyniosłam ze sobą do studia plakat. Ten plakat myślę, że mieszkańcy miasta Suwałki już znają. Dużo mówi. Dużo mówi. O historii żołnierzy wyklętych, o obławie bardzo dużo już powiedziano. Chociaż był czas, kiedy nie można było o tym mówić w ogóle. Ten spektakl teatralny jest impresją teatralną na temat obławy augustowskiej i takim hołdem oddanym żołnierzom wyklętym. Przypominając historię, wiemy, że w 1945 roku, w lipcu, dokładnie nie wiadomo jakiego to dnia, między 12 a 18 lipca, około 600 osób z powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego na skutek takich właśnie zbrodniczych działań rosyjskiego NKWD i polskiego UB zostało wyciągniętych z domów, z pól, zagród, podwórek, wywiezionych w nieznane miejsca i rozstrzelanych. Przez tyle lat nie odnaleziono ich grobów. Istnieją podejrzenia, że jest to może na granicy Polski z Białorusią. Gdzieś w lasach głęboko ukryte są te groby. Pamięć nie zaginęła o tych osobach. Pamięć jest w nas, jest w corocznych uroczystościach zorganizowanych z okazji obławy augustowskiej w lipcu, w czerwcu. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, młodzież z tych związków, harcerze noszą portrety co roku zaginionych, zastrzelonych. Znają ich twarze, znają ich imiona, nazwiska, niektóre życiorysy. Ale nie jesteśmy w stanie palić świeczki tam na ich grobach, modlić się za nich i wspominać. Cieszę się bardzo, że współpraca nasza owocuje tą drugą premierą w Suwałkach, w zaledwie tydzień po premierze w Białymstoku. Bardzo serdecznie dziękuję prezydentowi miasta Suwałki za objęcie patronatem i wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia oraz ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy to wsparcie też w projekcie DEDAL. Dzięki temu w niedzielę 10 marca o godzinie 19 w sali imienia Andrzeja Wajdy mamy spektakl otwarty dla mieszkańców miasta, ale też powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego, bo to zaproszenie do udziału kieruje nie tylko do naszych mieszkańców, ale do tych wszystkich właśnie mieszkańców powiatów, które wymieniłam, po to, żeby obejrzeć tę impresję teatralną, zobaczyć, jak reżyser Jan Nowara wyreżyserował ten niebywały spektakl, nawiązujący w pewnym sensie też do obrzędowości z Dziadów Adama Mickiewicza. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe przedstawienie. I bilety są jeszcze do nabycia. I druga sprawa bardzo istotna i ważna, którą chciałam podkreślić i podziękować za zaangażowanie suwalskim placówkom oświatowym, bo organizujemy w poniedziałek drugi spektakl dla szkół. I tutaj szkoły bardzo aktywnie i chętnie odpowiedziały na naszą ofertę i ten spektakl będzie miał taki edukacyjny, historyczny swoją realizację w poniedziałek przed południem. Na Suwalszczyźnie, na ziemi augustowskiej, sejneńskiej, temat bardzo dobrze znany, mam wrażenie. Może trochę mniej znany w Białymstoku. Jakie oceny, jakie głosy płyną po premierze? Rozmawiałam z panią dyrektor. Dyrekcja teatru jest bardzo zadowolona z tego, że po raz kolejny ta tematyka lokalna spotyka się z takim żywym oddźwiękiem. Wiadomo jest, że jeżeli znamy tę historię, jeżeli ona nas lokalnie dotyczy, to żywotnie się nią interesujemy. I myślę, że tutaj dyrekcja teatru znakomicie działa, podejmując te inicjatywy lokalne, a szczególnie z wielkim zainteresowaniem czekamy na ten spektakl Obława w Suwałkach, bo też chcemy mieć swoje zdanie na ten temat, też chcemy to przeżyć po swojemu.
Cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę Państwa po raz kolejny to mówię zaprosić, ale też czynię to w imieniu tych wszystkich, którzy przez lata organizują spotkania poświęcone żołnierzom wyklętym, powstają publikacje. Wiemy też, że to nie jest tylko artystyczna wizja reżysera, ale również jest to oparte, mocno osadzone w realiach, czyli nawiązuje do akt Instytutu Pamięci Narodowej, ale także publikacji Obława przygotowaną przez pana Białousa przy współpracy z panem dyrektorem archiwum, panem Tadeuszem Radziwonowiczem, więc to będzie i wizja artystyczna, ale też mocno osadzona w historii Obławy Augustowskiej. Pojawią się zapewne rodziny zaginionych. Tak, na to liczymy i bardzo dziękujemy, że Radio 5, pan Piotr Bajer, mocno zaangażowany w tę historię od wielu lat. Radio jest patronem tego wydarzenia i kiedy rozmawiałam z panem Piotrem Bajerem o tym, że planujemy taką realizację w Suwałkach, tę drugą premierę, odpowiedź natychmiast była bardzo pozytywna. Obejmujemy patronatem, mocno kibicujemy temu i mamy nadzieję, taka była odpowiedź szefa radia, że dojdzie do tej prezentacji. Ja też bardzo dziękuję dyrekcji Teatru Dramatycznego, że dzięki naszej dobrej współpracy już 7 dni po mamy tę premierę w Suwałkach. A czym ta dobra współpraca zaowocuje w najbliższych miesiącach, pani dyrektor? W zeszłym roku mieliśmy spektakl teatralny Mayday, w tym roku właśnie ten edukacyjny, dwa wystawienia dla szkół i dla mieszkańców Obława. I oczywiście kolejne działania są przed nami. Dzisiaj mi jest trudno powiedzieć, który ze spektakli, czy Kogut w Rosole, czy inny, zostanie zaprezentowany jeszcze na deskach sceny imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. Ale na pewno tak, bo chcemy, żeby ta współpraca czy z Teatrem Węgierki, czy z Teatrem Teraz Polska, czy z innymi rozwijała się, bo to słowo mówione, teatr, jest takim bardzo oczekiwanym działaniem. Wiem to od naszych mieszkańców i z przyjemnością się tym tematem jako dyrektor SOK-u zajmuję i chciałabym, żeby tych spektakli było trochę więcej. Suwalczanie głodni teatru? Myślę, że tak i dostarczamy tę ofertę dość zróżnicowaną, bo oprócz profesjonalnych wystawień, profesjonalnych teatrów, mamy bardzo dobry ruch teatralny amatorski w naszym Suwalskim Ośrodku Kultury. Panie teatrolożki bardzo dbają o to, żeby te premiery, które wypracują z dziećmi, młodzieżą w SOK-u, były też prezentowane szerszej publiczności. Ja się osobiście z tego bardzo cieszę. Przypomnijmy, Obława. Obława, niedziela, 10 marca, godzina 19, Suwalski Ośrodek Kultury. Serdecznie zapraszam. Zapraszała Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.